Mam Państwu przekazać szczegółowe informacje oparte na faktach. Jeszcze raz podkreślę, na faktach, gdyż Zarząd Powiatu Przeworskiego badał sprawę i podjął decyzję na ostatnim posiedzeniu zarządu 15 czerwca o odwołaniu dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku. Większością głosów, tak powiem, 3-1. Dyrektor na tym posiedzeniu zarządu był, miał okazję wyjaśnić pewne sprawy, bo zgodnie z procedurą wręczenia wypowiedzenia z kodeksu pracy musi się do tego ustosunkować. Miałem okazję wysłuchać, wręczenie wypowiedzenia zostało określone jako skuteczne przez samego pana dyrektora. Posiedzenie zarządu ze zgodą pana dyrektora było nagrywane, że mamy również treść tego wystąpienia w formie dźwiękowej. Podstawą odwołania dyrektora była zarządzona kontrola, wręcz tak dostarczenie nam dokumentów wszystkich umów, jakie podpisał dyrektor i aneksów do umów. Dyrektor nam te dostarczył do dnia 10, dokładnie 10 czerwca te dokumenty. Były one podstawą badania przez prawników, czy są zgodnie z prawem zawarte. Proszę Państwa, podstawą odwołania jest uchwała Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku, dla którego powiat jest podmiotem tworzącym. Na podstawie tejże uchwały zbadaliśmy dostarczone nam umowy oraz aneksy do umów. Stwierdziliśmy, że pan dyrektor podpisywał aneksy do umów niezgodnie, bez zgody Rady Powiatu, krótko mówiąc. Nie przestrzegał określonych zasad wynikających z tejże uchwały. Mało tego, dokonywał również zmian, to znaczy wprowadzał aneksy do tych umów. To tutaj stwierdziliśmy około 25, ponad 25 aneksów w umowach najmu. Trzecim wynikającym z tejże uchwały Rady Powiatu zarzutem było brak przekazania Zarządowi Powiatu Przeworskiemu zbiorczej corocznej informacji o zbyciu, oddaniu w dzierżawę, najem i użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych o wartości poniżej 14 tysięcy euro. To też stanowi naruszenie tejże ustawy. I czwarty zarzut dotyczył osiągania niezadowalających wyników finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Chciałbym się do tych wszystkich faktów odnieść, skomentować je, opierając się wyłącznie na dokumentach. Pan dyrektor aneksował tak de facto dwie umowy. To dotyczy umowy SPZO z panią prowadzącą działalność gospodarczą. Może ja tutaj niepotrzebnie wymieniam firmę, bardzo bym prosił to ominąć, oraz z bankiem. To były te dwie umowy. Ponadto dokonał zmian w co najmniej 25 umowach najmu. Badanie polegało na stwierdzeniu, czy były podstawy zawierania tychże umów, aneksów. Nic więcej. Nie poddawaliśmy zasadność merytoryczną tychże umów, chociaż przyznam się Państwu szczerze, w jednym przypadku, gdzie rzuciłem okiem, jestem bardzo zbulwersowany. Myślę, że to będzie podlegało dalszym badaniom. I określę za chwileczkę, czego to dotyczy. Szpital korzysta z firmy, która obsługuje rezonans i tomograf. I proszę sobie wyobrazić, kwota roczna przychodów z tego tytułu najmu lokalów wynosi 28 tysięcy. Przy czym wydatki płacimy tej firmie 1 923 328, gdzie, jak wynika w umowie, otrzymujemy tam jeszcze ogrzewanie, sprzątanie,
wpływu z nieczystości sanitarnych, zwykłych nieczystości. Nie robiliśmy żadnych analiz, bo nie poddawaliśmy gruntownie tej umowie takiej od strony merytorycznej przygotowaniu. I proszę sobie wyobrazić, że firma sprzedająca w kiosku bułki, wodę mineralną, ciasteczka płaci czynsz 36 tysięcy złotych, ponad 36 tysięcy złotych. To jest, coś tutaj nie gra. Jak zdążyłem zauważyć, za metr kwadratowy była to kwota 8 zł i 10 groszy. Chyba jeszcze ustalona w 2008 roku. Będzie to przedmiotem osobnego badania, czy nie doszło tutaj do jakiejś nieprawidłowości. Na razie stwierdzaliśmy wyłącznie podstawy prawne tychże umów. I to była podstawa odwołania pana dyrektora. Co jeszcze w tym przedmiocie dotyczące tych umów? Może to będzie dosyć dużo, bym musiał tutaj czytać, nie będę w to wnikał. Przejdźmy do sprawy tej czwartej. Sprawa trzecia, brak przekazania zarządowi zbiorczej, to wynika po prostu z zapisów uchwały, nic więcej. Czwarty temat dotyczy osiąganie niezadowalających wyników finansowych. Nie jest tajemnicą, proszę Państwa, że od samego początku Zarząd Powiatu i Rada Powiatu bardzo przychylnie patrzyła na SP ZOZ. Finansowaliśmy duże kwoty. Przypomnę, w dwóch pierwszych latach pokryliśmy straty w wysokości 5 milionów złotych. Staraliśmy się udzielać ZOZ-owi w razie potrzeby kredytów, pożyczek. Ręczyliśmy również pewne ich zobowiązania. W 2021 roku złożyliśmy bardzo ciekawy wniosek dotyczący farmy fotowoltaicznej. W tej chwili jesteśmy na etapie rozstrzygnięć tego przetargu. To jest inwestycja około 19-milionowa. Prąd produkowany przez tą farmę ma być w całości do SP ZOZ-u. Liczyliśmy, że obniżymy koszty w granicach 2 milionów złotych, koszty energetyczne. Wiecie Państwo również o tym, że dbaliśmy o to, żeby również kadra się pojawiła lekarska. Specjalny fundusz dla studentów medycyny utworzyliśmy i podpisujemy umowy. Wszystko wydawało mi się, że to idzie w dobrym kierunku. Przełomowym był rok chyba 2021, a de facto ja to stwierdziłem po raportach z 2022 i obserwując dane, które do mnie spływały, zacząłem się po prostu bardzo niepokoić. W 2021 roku do budżetu SP ZOZ Przeworsku włożyliśmy kwoty, ja będę czytał, kredyt ze starostwa 1 200 000, który jest do spłaty do końca tego roku. Jest kredyt jeszcze 1 000 000 zł do spłaty do 30 września tego roku. Wzięty był kredyt 2,5 miliona w banku PKO na 5 lat. Starostwo ręczyło. Kredyt banku spółdzielczego 2,5 miliona debet do 22.08 tego roku. Więc proszę zwrócić uwagę, włączyliśmy olbrzymie kwotę pieniążków. Ja bym tak powiedział, że jest to kwota ponad 6 milionów złotych. I gdy się jeszcze popatrzy na raporty finansowe, to zwróciliśmy uwagę, że dyrektor w tym czasie zadłużył się w zobowiązaniach na kwotę prawie 3,5 miliona złotych. Wzrosły zobowiązania z 14 milionów do 17 ponad. Był to bardzo niepokojący sygnał przy tak dużych kwotach, które znalazły się w budżecie zakładu. Zakład nie wykazał strat, niemniej jednak te wszystkie wskaźniki pokazują, że coś nie jest w porządku. Z niepokojem obserwowałem dane, które zaczęły spływać z początku roku. I okazuje się, że te dane są dla nas tragiczne. Zobowiązania rosną, już wzrosły w tej chwili do 20 milionów, z 14 do 20 prawie milionów. Wiem, że w poniedziałek otrzymam następne dane i one będą o wiele gorsze. Wymagalne, kwota wymagalnych środków to jest ponad 2 miliony złotych. Proszę Państwa, przy obecnych odsetkach, nie wiem, 12%, 14%, to w skali roku
to jest 120 tysięcy, jeżeli mówimy o 2 milionach, to jest 240 tysięcy. Biorąc pod uwagę, w tym roku jeszcze dyrektor musi oddać nam przecież te 2 miliony 200, oddać do ZUS-u, oddać kwotę 1 200 000, musi wypłacić fundusz socjalny w zakładzie 900 tysięcy. Proszę Państwa, jest to kwota no, ponad 9 milionów w tym momencie. To jest bardzo niepokojące, ponieważ powiat przeworski w tej chwili znajduje się no, w niezbyt ciekawej sytuacji. Weszliśmy w duże inwestycje, kolosalne inwestycje, jak już tu wspomniałem, fotowoltaika, trakcja kolejowa Jawornik-Kańczuga, jest przetarg ogłoszony. Most w Giewczynie na rzece Wisłok, tam otrzymaliśmy dotacje i stwierdzamy pewne braki finansowe. Jeżeli to wszystko się zacznie nakładać, no niezbyt ciekawie to wszystko wygląda. Mam duży niepokój, że może to bardzo źle się dla zakładu skończyć. Stąd przygotowałem do Państwa materiały dotyczące zobowiązań. Tam będziecie mieć w teczkach zobowiązania SPZO ZOS opracowane przez szpital. I sami będziecie mogli zobaczyć, jak to faktycznie wygląda. Załączyłem również do tych materiałów wyniki finansowe poszczególnych oddziałów za 4 miesiące tego roku, jak i wyniki finansowe za cały poprzedni rok. Ja rozumiem, że one mogą się nakładać, takie niekorzystne zjawiska na to mogą się nakładać, typu związane z energią elektryczną, jakieś koszty wzrosły. Ja to rozumiem, no ale nie koszty, które sięgają milionów. Ja zadam takie pytanie, skąd dyrektor ZOZ-u wziąłby pieniążki na oddanie starostwu powiatowemu 2 miliony 200. Ja słyszałem, że mówił do mnie, że trzeba tę kwotę umorzyć. Ale przecież powiat ma zapisane po stronie dochodów 2 miliony 200. I musi pewne inwestycje, jak to mówiąc, ograniczyć. To są rzeczy, które są bardzo niepokojące i stąd taka nie inna decyzja. Mam nadzieję, że na pewno nie będziemy czekać, co się wydarzy. Sam będę musiał proponować dalsze kontrole, bo nie wiem dokładnie, co tam w zakładzie jest. Mam nadzieję, że Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Przeworskiego również tą sprawą się zajmie. Chciałbym, żeby niektóre umowy zostały skontrolowane, gdyż to może rzutować również na stan finansowy zakładu. Wcześniej każda jakaś próba czy kontroli, czy coś, no powiem Państwu szczerze, troszkę tak chciałem utrzymywać te relacje w sposób no dobry. Wywołało jakiś tam niepokój i tak dalej. W tej chwili doszedłem do wniosku, że należy podjąć męskie decyzje, skończyć tą sytuację, która ona jest niezdrowa, pomyśleć, jak ją rozwiązać na przyszłość, bo na pewno będziemy musieli pójść do banku, brać kredyty na to, co się dzieje w SPZO-ie. I te kredyty będzie musiało brać starostwo powiatowe. Dziękuję. Jakby są pytania, to będę odpowiadał.